Dzień dobry moi mini. Wczoraj zadziała się masa rzeczy. Riot potwierdziło, jaki będzie nowy ligolegendowy tryb, zapowiedziało lub nie zapowiedziało zmiany graficzne Malphite'a, czy dali znać o nowym sezonie Arcane'a, przyszłych produkcjach i zobaczyliśmy też nowy trailer. Dziś o tym właśnie porozmawiamy. Ale na wstępie muszę powiedzieć jedną rzecz, że jest to jeden z najlepszych devblogów, jaki w życiu od Riotu widziałem. A dlaczego najlepszy, to zapraszam na materiał. Riot Games wypuściło devloga nagrywanego 28 maja, także już 2 tygodnie temu, aczkolwiek ten wyszedł dopiero wczoraj, i w tym materiale Riot Games ustami swoich pracowników odnosi się do wielu rzeczy i zapowiada wiele rzeczy. Na początku vloga dowiadujemy się nieco o nowych postaciach i reworkach, aczkolwiek jak sam Riot Medler wspomina, nie jest to jakiś wyjątkowy update. Dowiadujemy się, że ten rok będzie wyjątkowy pod kątem bohaterów, a dokładniej ich zapowiadania. Przeważnie lata wcześniej robiono to przez tak zwane roadmapy, czyli artykuły na stronie Riotu zawierające opis jakichś postaci, czasem grafikę zapowiadającą, czy jakąś taką, wiecie, zajawkę. I dla mnie zawsze były one świetne, bo można było sobie usiąść, porozkminiać, jaka będzie nowa postać, skąd będzie, jakie będzie miała cechy charakteru, co będzie mogła robić w grze itd. itd. Niestety w tym roku roadmap już nie będzie. Jest to związane z tym, że Riot niejako już się trochę wystrzelało z tych nowych postaci i w zasadzie wiemy, jakie w tym roku się pojawią. No bo wiemy o wastajańskiej toplanerce Aurorze, o której pojawiła się przecież minigra, która zresztą była fenomenalna. Jeżeli jeszcze nie graliście, to serdecznie polecam, albo jak po prostu chcecie sobie obejrzeć, to nagrałem gameplay z tej minigierki. Również wiemy, że w grze pojawi się Ambessa Medarda z Arcane'a i do tego wiemy, że będzie tajemniczy rework związany z serialem, aczkolwiek na potrzeby braku spoilerów, Riot nie zdradza, jakiej postaci będzie to dotyczyło. A zatem, roadmapa bohaterów jest tutaj rzeczywiście zbyteczna, bo i tak wiemy już dość dużo o nadchodzących postaciach. I trochę wygląda na to, jakby Riot skupiało się w tym roku troszeczkę mniej na nowych herosach, a bardziej na innych aspektach gry. Wszak w LoLu mamy już 167 bohaterów, także wydaje mi się, że chyba wypadałoby trochę zwolnić, tym bardziej, że w tym roku wiemy, że pojawi się jeszcze dwójka, więc na koniec 2024 będzie 169 postaci. Ciekawe, gdzie jest ta granica, nie? Czy 200 na przykład postaci to jest ten górny pułap, którego Riot nigdy nie przekroczy? Kolejna przytoczona rzecz to rework graficzny Malphite'a. Kilka tygodni temu już o nim wspominałem, co części graczy umknęło, stąd żeby być na bieżąco z rzeczami związanymi z League of Legends, to nie zapomnijcie zostawić suba. Rzeczywiście rozumiem, że czasem zdarza się zapomnieć i czasem wypadałoby też o tym przypomnieć. Wydaje mi się, że teraz będzie się działo tyle w League of Legends, że lepiej tego nie przegapić. Natomiast jeżeli wam to umknęło, no to oczywiście nic się nie stało. Ja oczywiście tutaj przypomnę, że w gameplayowym trailerze nowego Skarnera pojawił się inny model Malphite'a, inny niż znamy z aktualnej Ligi Legend i analogiczny do tego, który występuje w League of Legends Wild Rift, czyli mobilnej wersji League of Legends. Okazało się, że Riot wrzuciło go do trailera przez pomyłkę i eksperymenty z wyglądem AP Skalniaka miały nie ujrzeć światła dziennego. No, można by powiedzieć trochę klasyczny Riot. No i teraz tłumaczą nam, że chcą trochę eksperymentować z reworkami i takim eksperymentom jest właśnie poddawany aktualnie Malphite, natomiast sami Rioterzy potwierdzają, że nie jest to pewne, czy ta zmiana modelu w ogóle pojawi się w LoLu. Ogólnie to pierwszy taki eksperyment, który był robiony, dotyczył Jaxa, bo jego VGU było robione partiami i ogólnie przypadło graczom do gustu, natomiast musimy wiedzieć, że jego zmiany zostały wykonane w efekcie takiej nagłej dostępności części pracowników. W sensie nagle okazało się, że jest jakaś grupa Rioterów, która nie do końca miała aż tak napięty grafik, no to oddelegowano ich do zrobienia tego, co zrobiono z Jaxem. Innymi słowy, to mimo że projekt Jaxa był trochę takim projektem z doskoku, to ten okazał się dość sporym sukcesem i dało to Riotowi do myślenia. I firma wpadła na pomysł, czy niektórych modeli postaci nie przenieść z Wild Rifta do League of Legends. W założeniu brzmi to świetnie, okej, Wild Rift jest mobilną grą, ale jest też grą nowszą, a wiadomo, że nasza stara Liga Legend, no okej, wygląda w miarę estetycznie, ale nigdy grafiką nie stała.
Wild Rift też nie stał, ale wydaje się być ładniejszy. Natomiast z tym przenoszeniem wyglądów postaci wydaje mi się, że jest pewien haczyk. Umówmy się, że są modele, których Riot nie powinno jednak przenosić. Wild Rift jest kierowany raczej do nieco innego targetu niż pecetowa liga, stąd są tutaj pewne różnice kosmetyczne. No i słuchajcie, jasne, jeżeli miałbym wybrać pomiędzy modelem Janny z League of Legends a modelem Janny z Wild Rifta, to no sorry, ale nadal wybrałbym koncept z Legends of Runeterra, ale porównując Janny z Wild Rifta i z LoLa, no to nie ma tutaj czego porównywać. No widać na pierwszy rzut oka, która postać wygląda lepiej. Ale nie każdą postać warto przeportować. No bo przeportowanie wyglądu Malphite'a również byłoby na plus, ale mam szczerą nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł zmiany wyglądu nieco mroczniejszych postaci. Bo niedawno, na przykład do mobilnego LoL'a dodano Maokai'a i ten wygląda trochę jak ugrzeczniona wersja samego siebie. Wygląda estetycznie, ale aż za estetycznie jak na spaczonego drzewca. Innymi słowy, jeżeli Riot chce się wziąć za przenoszenie modeli jednej postaci z jednej gry do drugiej, mam nadzieję, że zrobią to po prostu z głową. Oczywiście o spójności klimatu w LoLu to już od lat nie pamiętamy przecież, no bo mamy jednocześnie upadłych rycerzy, dostawczyni pizzy czy Korkiego na latającym Korgim. Ja oczywiście nie mówię, że te skiny są złe, proszę bardzo, tutaj macie dowód. Ale to jest w ogóle dobry temat na jakiś materiał. Wizualna spójność w League of Legends. Jest to na pewno jakiś pomysł, ale nie na dzisiaj. Ale muszę przyznać, że jedna rzecz mi się w tym devlogu nie podoba i będzie to jedyna rzecz, która mi się w tym devlogu nie podoba. Riot PewPewLasers podnosi argument, że w lidze mamy masę postaci, dlatego te VGU testują, dlatego nie zawsze mogą robić tyle rzeczy, ile by chcieli z postaciami i tak dalej, i tak dalej. Drogi przyjacielu Rioterze, nie wiem czy 40, może nawet 30% mniej skinów przez pół roku i wydaje mi się, że te podstawowe modele, które tak w oczy kolą w LoLu, będą naprawione. Czy możemy już przestać rzucać argument, że w LoLu jest masa postaci i tak ciężko jest nimi zarządzać i cokolwiek z nimi robić? W sensie ja rozumiem, jest to zasadny argument, no bo w LoLu jest rzeczywiście dużo postaci i ciężko do każdej postaci coś robić. Natomiast ten argument staje się w ogóle nieważny, patrząc na to, ile skinów wychodzi, czy na przykład patrząc na to, że w tym samym filmie jest mowa o tym, że Riot planuje robić inne seriale, filmy, czy Bóg wie co jeszcze. Chodzi mi o to, że po prostu to się jedno nie klei z drugim. Ogólny przekaz jest taki, że Riot chce spróbować przenosić jakieś graficzne rzeczy z Wild Rifta do LoLa. No i okej, jestem jak najbardziej za, jeżeli będzie to miało ręce i nogi. Natomiast jak to będzie w praktyce? No w praktyce obstawiam, że między wierszami powinniśmy to rozczytać, że będzie to dotyczyło raczej skinów, gdyż na przykład niektóre Stargardiany już z Wild Rifta były do LoLa przeniesione i pomimo wcześniejszych argumentacji Riotu, że LoL i Wild Rift to dwie różne gry estetycznie i nie każdy skin będzie w LoLu, nie każdy skin w Wild Rifcie, no to i tak ta zasada została złamana. Ja nie mówię, że to źle, no bo zawsze można zmienić punkt widzenia, jeżeli coś się przemyśli, nabędzie się jakieś doświadczenia i tak dalej, natomiast tutaj śledząc poczynania Riotu na co dzień jestem prawie że pewny, że będzie to głównie dotyczyło jednak skinów. No ale słuchajcie, być może przemyśleli tą sprawę, być może przeportowane skiny okazały się tak gigantycznym sukcesem i być może będzie to coś bardzo fajnego dla graczy. Nie raz, nie dwa widziałem smutne grupy graczy, którzy mówili, że kolejny skin jest dodawany do Wild Rifta, do ich ulubionej postaci, a w LoLu nie. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy, nie wiem co tutaj przeważa, bo jeszcze są to tylko domysły, dlatego wstrzymam się z oceną. Niemniej, jeżeli wszystko wypali z Malphite'em, to Riot chce spróbować działać na podobnej zasadzie z innymi bohaterami. No i okej, poczekajmy, zobaczymy. Tutaj muszę wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, której nie dowiemy się z omawianego devloga, a mianowicie co z Szywaną. Wiemy, że jej główny projektant został zwolniony w wielkiej fali zwolnień w Riocie, gdzie wyleciało około 500 osób, przepraszam, ponad 500, ale Riot Medler dał nam znać, że na razie nic się w planach nie zmieniło, reworka nie odwołali, aczkolwiek nie mogą się na razie niczym podzielić. Myślę, że tych z was, którzy na rework Szywany czekają, może to w mniejszy bądź większy sposób uspokoić. No i okej, poczekajmy, zobaczymy. Riot PewPewLasers wspomniał sławetnym tekstem, że wiadomo, let us cook.
chciałbym tylko przypomnieć, że to właśnie on pisał, że 2025 rok zmieni League of Legends na zawsze. No i po tym update'cie trzeba powiedzieć, że Riot gotuje i to całkiem sporo gotuje. Są generalnie zadowoleni z przyjęcia minigry z Aurorą, która, powtórzę, jest świetna i jest to jeden z nowych sposobów opowiadania historii w uniwersum League of Legends. No i tutaj muszę powiedzieć, że ja pod tym kątem bardzo w Riot wątpiłem. No bo jak wychodził milion, to wątpliwej jakości listy się pojawiły, jak wyszła na Fury, to prawie nic nie było, jak wyszedł Smolder, to był tam jakiś short cinematicowy, też takie to średnie było, no i jedyną fajną zapowiedź, jedyny fajny taki nośnik lorowy miała rzeczywiście Briar. Jeżeli to, co było z Briar i to, co mamy teraz z Aurorą, to są rzeczywiście te eksperymenty, to ja jestem jak najbardziej na tak. Dla ciekawskich mogę wspomnieć, że w zeszłym sezonie Riot kombinowało i eksperymentowało na jednym z regionów z eventem kulinarnym z Caitlyn, który miał być testem właśnie takiej minigierki dla Aurory. Riot sprawdzało, czy klient pociągnie, czy będzie wszystko ok, i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, klient nie miał prawie żadnych problemów. Także tutaj ho ho ho! Chyba teraz się utwierdzili w Riocie, że nowy klient nam niepotrzebny. No ale okej, z tego zeszłorocznego eventu Caitlyn i z tego, co się pojawiło do Aurory, no to tutaj trzeba rzeczywiście przyznać, i to jest też prawda na przestrzeni historii, że jeżeli damy Riotowi czas, to potrafią robić rzeczy, i po tym devlogu moja mała teoria, którą powiedziałem jakiś czas temu, zaczyna się sprawdzać. I mam nadzieję, że ta teoria się sprawdzi, gdyż jestem ogromnym fanem uniwersum i gier Riotu, natomiast teoria polegała na tym, że przez ostatnie 2,5 roku działo się w LoLu bardzo mało. Ze względu na tam różne rzeczy, zwolnienia pracowników, opóźnienia jakieś tam związane jeszcze z pandemią i tak dalej, ale obstawiałem, że to jest taka cisza przed burzą. No i teraz wychodzi na to, że w Riocie tam mocno gotują, ale czy rzeczywiście miałem rację, to się okaże pewnie pod koniec 2025 roku. Idźmy dalej. W dalszej części Rioterzy rozmawiają o modach. Pierwszy podjęty temat to oczywiście arena i są zadowoleni z tego, jak to wygląda. Od siebie dorzucę tylko, że no nie cierpię tej nowej mapki z wysepkami i kwiatkami. Tak mnie ona jakoś irytuje. Nie wiem, kurczę, wydaje mi się, że chyba jest po prostu trochę za mała. Jakby te wysepki były większe, byłoby po prostu lepiej. Na początku strzelający Jhin też mi podnosił ciśnienie, nie ukrywam, ale po kilkudziesięciu grach stwierdziłem, że w sumie to jest chyba dobry motyw. Wiecie, podobny do tych strzelających tych ludzi pustyni, prawda? Podczas wyścigów ścigaczy w Star Warsach. No i spoko. Arena ma nie tracić jakoś sporo graczy, chętnie w nią gramy jako społeczność i radzi sobie lepiej niż poprzednie wersje, natomiast nie wiemy, czy zostanie permanentnym trybem gry. No i Riot planuje sobie tą arenkę dalej update'ować. Natomiast drugi tryb, o którym wspominają, ma już swoją nazwę, czyli Swarm, który będzie można grać solo lub w koopie. I będzie to tryb w formie Bullet Haven Survival. I wiemy o nim tyle, że prawdopodobnie finalnym bossem będzie Aatrox i tryb będzie częścią wielkiego letniego wydarzenia i rozgrywka będzie wyglądała właśnie w taki sposób i nie muszę chyba powiedzieć, że jaram się bardziej niż zignajtowany Brand, który jeszcze na japę dostał Tibersem. Solo tryb w League of Legends. Jeżeli Riot zrobi to dobrze, to jestem prawie pewny, że będzie to najpopularniejszy tryb w historii Ligi Legendowej. I nie ukrywam, że nie mogę się doczekać. Natomiast mam tutaj pewien osobisty problem. Na oficjalnych serwerach tryb ma mieć premierę w połowie lipca, ale na PBE ma się pojawić pod koniec czerwca. I to jest ostateczny dowód, że Riot mnie podsłuchuje. Kochani, od 8 lat prowadzę kanał, robię materiały, prowadzę transmisje. Nigdy nie było tygodnia, żebym właśnie filmu nie wrzucił albo nie streamował. Mówiąc inaczej, nie było przez te 8 lat jednego pojedynczego tygodnia, w którym na kanale nic się nie pojawiło. No i chciałem sobie właśnie taką tygodniową przerwę zrobić. Pod koniec czerwca. Bądźcie tak mili, jak będziecie grali na PB, to nie piszcie do mnie proszę, jak ten tryb jest fantastyczny, okej? No dobra, idźmy dalej. Jednym z najważniejszych punktów tego devbloga jest odniesienie się Riotu do Maestri. Gdzie jej nowa odsłona? Myślę, że jeżeli powiem, że nie spodobała się 90% graczy, to wcale nie przesadzę. No i tutaj po prostu trzeba Riot Games pochwalić. Wiele firm po prostu totalnie olałoby temat. Natomiast tutaj jedno trzeba im przyznać. Ogromny propsik, ogromne plus jeden, gdyż posłuchali graczy i Maestrie zrobią jeszcze raz. Nie będą to już takie ala znaczki z pierwszej
najlepszej gry mobilnej i z jakimś takim mech dźwiękiem, a będą bardziej bazowały na pierwowzorze. I tutaj muszę to powiedzieć, że wygląda to naprawdę o niebo lepiej i o wiele bardziej wpisuje się to w klimat ligolegendowy. I rzeczywiście czuć, że to jest update, który sprosta naszym oczekiwaniom. No bo umówmy się, że tego nikt nie oczekiwał. Nadal jest to smutne, że Riot tak bardzo minęło się z oczekiwaniami graczy, tworząc nowe maestrie i robili je dość długo, bo już były zapowiedziane w zeszłym roku, ale co najważniejsze, zrobili, ale są gotowi zrobić to inaczej. Do tego chcą przebudować system tak, by zdobywanie skrzynek było nieco prostsze, a zdobywanie kolejnych progów maestrii nie było tak ogromnym grindingiem i w ogóle by wszystko to miało ręce i nogi, by naprawić to na podstawie feedbacku graczy. I również, tutaj szczerze wow, zastanawiają się, czy nie wrzucić naliczania punktów do innych trybów. A jest to coś, o czym gracze mówią bardzo dużo. Moim zdaniem w porządku, maestria powinna pokazać oddanie i dedykację danej postaci, no bo nasz skill jest przecież prezentowany przez rangę. Stąd okej, Summoner's Rift jest głównym wyznacznikiem i głównym daniem ligolegendowym, ale fajnie by było też, jakby na innych trybach też naliczała się maestria. Może nie w 100%, ale chociażby w takich 40%, bo jednak też jest to jakieś obycie z postacią. W innych warunkach, w innym środowisku, trochę na innych zasadach, ale nadal gramy tą samą postacią. A wiemy, że League of Legends jest bardzo mocno właśnie nakierowane na postacie. Stąd w jaki tryb byśmy nie zagrali, będziemy grali właśnie tymi samymi postaciami. Więc dlaczego na jednym trybie mamy dostawać punkty za maestria, a na drugim nie? No to się trochę kupy nie trzyma, dlatego fajnie, że Riot to rozważa i mam nadzieję, że rozważą to tak, żeby na innych trybach rozgrywki też te punkty się jakoś naliczały. Czy wyniknęło to z tego, że po prostu posłuchali graczy? Czy zobaczyli to po słupkach, że ciężej jest te maestrie zdobywać i rzeczywiście jest to za ciężkie? Czy może gracze przestali się tak w to wbijanie maestrii angażować? Nie jest to w tym momencie aż tak istotne. Pojawił się problem i chcą go rozwiązać i wygląda na to, że chcą go rozwiązać po prostu dobrze, wedle tego, co gracze mówili. Po prostu propsik. Następny temat podejmowany przez Rioterów to nadal dość wątpliwy Vanguard. Riot jednak pokazuje statystyki, że od wyjścia anty-cheata zbanowali ponad 47 tysięcy skrypterów, z czego ponad 2,5 tysiąca w diamencie i wyżej. Do tego Vanguard ma fantastycznie radzić sobie z botami, gdzie bardzo szybko ich liczba spadła z miliona do poniżej 50 tysięcy. Oczywiście botów najwięcej było na grach na boty, gdzie paradoksalnie boty grały na boty, ale służyło to głównie do farmienia kont na 30 poziom, stąd na stan z 28 maja wygląda to ok. No ewidentnie wygląda to jako sukces, aczkolwiek nadal Vanguard pozostaje Vanguardem, nic tutaj nie zmienimy. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem fanem Vanguarda, no bo kernelowy anti-cheat i to co może potencjalnie przynieść, no to tak jak pewnie wielu z was wolałbym, żeby tego w LoLu nie było, natomiast uważam, że Riot by tego po prostu nie wprowadziło, gdyby nie było to absolutnie konieczne. Przez tyle lat działali sobie ze swoimi wewnętrznymi anty-cheatami, aż wreszcie problem skrypterów i boterów stał się na tyle poważny, że musieli coś z tym zrobić, coś co zrobiło wiele firm wcześniej, ponieważ boterzy i skrypterzy oszukują coraz głębiej, coraz niżej, więc musieli wprowadzić oprogramowanie anty-cheaterskie na poziomie jądra. I jasne, fajnie by było, jakby takie rzeczy były niepotrzebne. Ale pamiętajcie, że gdyby nie skrypterzy i boterzy, to Riot nie musiałoby Vanguarda do LoLa wprowadzać. Musieliby walczyć o integralność i uczciwość rozgrywki. Jest tutaj też jedna ciekawa kwestia, ponieważ Riot zapowiedziało, że w kolejnym devlogu pojawią się osoby, które tego Vanguarda współtworzyły i które nim aktualnie zarządzają. Więc najprawdopodobniej dowiemy się kolejnych intrygujących rzeczy związanych z ligolegendowym anti-cheatem. Jeżeli przejdziemy dalej, to następna część materiału jest o e-sporcie. Przeskipujmy sobie to, ok? Nie mam wystarczającej wiedzy, aby to ocenić, bo e-sportem nie interesuje się poza tym, co się dzieje na Worldsach, więc tutaj odeślę was do najnowszego filmu Nervariena, który wczoraj nagrał reakcję do tego devloga i na pewno podjęte tutaj tematy e-sportowe wyjaśni wam konkretnie. Na pewno pamiętacie Riot Brightmoona, a jeżeli nie, no to był to gość, który wiadomo, pojawiał się w devlogach i miał odejść w Riocie na inne stanowisko. No i Riot jako firma zaczęło szukać kogoś na jego miejsce i okazało się, że daleko szukać nie musieli. Znaleźli nowego executive producera i jest to Paul Baleza, aka Riot Pabro. I totalnie szczerze, trochę żeśmy w tym materiale rzeczy poruszyli, ale dla mnie ta informacja jest najważniejsza.
ważniejsza od wniosków z areny, ważniejsza od zapowiedzi nowego trybu Swarm, ale tylko trochę, bo nie wytrzymam naprawdę czekając na ten tryb, i ważniejsza nawet od nowych Maestri. Pomyślicie sobie, no Marwek oszalał, chłopa odkleiło, no co może być ważniejsze od tego, że Riot przyznało się do błędu i będą te Maestrie remake'ować? Co może być ważniejsze od świetnie zapowiadającego się trybu w LoLu? Już wam, moi drodzy, odpowiadam. Myślę, że kojarzycie Christiana Linke, a nawet jeżeli nie, to postaram się wam przybliżyć pokrótce jego postać. Jest to facet, który jest odpowiedzialny za powstanie teledysku Get Jinxed, facet, który walczył o to, by Arcane powstało. Widział potencjał w relacji postaci Jinx i Vi, być może nie był pierwszym Rioterem, który taki potencjał uniwersum zauważył, ale na pewno był pierwszym Rioterem, który dosłownie robił wszystko, aby ten serial powstał. No i powstał i sami powiedzcie, jak wyszedł. Moim zdaniem wyszedł fenomenalnie. Facet mógłby się nazywać dosłownie Mr. Arcane lub Ojciec Arcane'a. Natomiast co to ma wspólnego z tym gościem? No ma tyle wspólnego, że Paul jest właśnie takim ojcem, tylko że dla League of Legends. Jak go zobaczyłem w tym filmie, to tak się niemiłosiernie podjarałem. Gość ma w ogóle uber ciekawą historię, bo wcześniej był nauczycielem biologii, ale stwierdził, że bardziej jednak kocha gry i zatrudnił się w sklepie, gdzie gry sprzedawano. Dalej jego kariera potoczyła się tak, że zgłosił się do Riotu i został pierwszym stażystą i jest w Riocie od 2006 roku. Pomyślicie sobie, ale zaraz, LoL został wydany w 2009, okej, jasne, natomiast warto zwrócić uwagę, że Paul był w Riocie zanim w ogóle Liga Legend powstała. Jest on jednym z pierwszych 10 pracowników, widział wszystko, robił wszystko i był w LoL od momentu, gdy gra wyglądała tak i jest w Riocie nadal, gdy Liga jest jedną z największych gier na świecie. Paul pomagał przy tworzeniu sklepu ligolegendowego, pomagał przy tworzeniu pierwszych oryginalnych 22 postaci, do tego starego interfejsu ligi, jest jednym z autorów Yordle jako rasy. Później mniej lub bardziej pomagał przy tworzeniu aż 54 postaci w League of Legends, od Ahri przez Jinx po Thresha i Vi. W 2014 roku został PM-em w zespole od wydarzeń i opracował takie eventy jak ten z Shurimą i trybem Ascension, czy jak Harrowing, czy do tego współtworzył pierwsze wydarzenie z przejścia ze starego na nowy kanon. Może kojarzycie tak zwane Burning Tides, gdzie była na przykład śmierć Gangplanka. Pomagał też przy rzeczach wychodzących obok Arcane'a. Przez ostatnie kilka lat pracował nad postaciami w Valorancie i pomagał do tego w Wild Rift'cie, by dziś zostać executive producerem dla naszej starej, poczciwej damy imieniem League of Legends. Nie potrafię sobie wyobrazić lepszej osoby na tym miejscu. No gość powinien nazywać się Riot League Legend po prostu. Japa sama mi się uśmiecha, jak na niego patrzę. Bo wiem, ile zrobił dla graczy i jakie świetne rzeczy dowoził. Paul, witamy z powrotem na pokładzie. Poczekaj. Czy ostatnie 3 lata w LoLu były takie chude, bo Paula z nami nie było? Ostatnia część devloga to temat Arcane'a, gdzie wspominany Mr. Link zapowiedział kilka rzeczy. Powiedział, że pracują nad innymi serialami, czy nawet filmem, i że drugi sezon Arcane'a będzie ostatnim. Jak również Riot pokazało nam nowy, prawie dwuminutowy trailer serialu. I... analizę zobaczycie jutro. Wybaczcie, ale trailer jest tak obszerny, że po prostu bym się nie wyrobił. Nawet ten materiał wypuszczam dość późno. W nowym trailerze do Arcane'a jest masa rzeczy, które trzeba dobrze przeanalizować. Nie wiem, ile będzie trwało, okej? Ale to nie jest jedyny temat, który wymaga z tego devbloga oddzielnego materiału. No bo wiadomo, analiza trailera Arcane'a to jedno. Ale prawdopodobnie część z was pewnie się zdziwiła i zauważyła, że skoro Riot podjęło temat dość kontrowersyjnych zmian Maestri, to dlaczego nie podjęli tematu mojego nowego ulubionego skina do Ahri? No to tak, w devblogu tego tematu nie podjęli, ale ogólnie Riot się wypowiedziało. A to też wymaga ode mnie oddzielnego materiału i też nie ukrywam, że chciałbym z tym materiałem chwilę poczekać, bo jestem niezmiernie ciekawy, czy rzeczywiście będzie widać, że gracze Ahri banują dużo częściej. Robiąc wam mały przedsmak do tego materiału, to pojawi się figurka do tej Ahri za 59 koła RP-ków, figurka prześliczna, ale z tego co mi wiadomo będzie 2 razy tańsza od samego skina. XD. Jak się ten materiał podobał, to zostawcie pod nim kciuka i zostawcie suba, jeżeli nie chcecie przegapić tego, co Riot Games robi, bo najprawdopodobniej teraz w LoLu będzie się działa masa rzeczy i warto być na bieżąco. Dzięki, trzymajcie się, cześć!